układałem, dziś było czy wczoraj, wczoraj byłem, to wiem, taki zmęczony już po mszy świętej, składałem te pudełka i ruszyłem pudełko, w którym są zapakowane komunikanty, które służą do mszy świętej, do konsekracji. Wie, duża hostia dla kapłana, małe hostie, słowo hostia, ofiary, służą jako dla was. Przed konsekracją to jest chleb, po konsekracji Chrystus. Na samochodzie było to pudełko, coś wyciągałem, potrąciłem, przewróciło się. Takie po jakichś tam herbatnikach czy czekoladkach, żeby nie zawilgły w czasie drogi. Wydawało mi się, że wszystko pozbierałem, nic nikomu, tam bodaj jedna czy dwie. Wydawało mi się w ogóle, że nic nie wysypało. Wszystko zostało w pudełku, ale się trochę otwarło. I dlatego nie uprzedzałem nikogo z wiernych. Bo? Dobrze, przepraszam. Dziękuję. Dzisiaj mamy ruszać. Jeden z wiernych przychodzi, niesie w ręce komunikat. Chyba mówi księży, upadła hostia. Czy znalazłem hostię? Dla dobrego rozumienia spraw. Jeżeli widzisz, że księdzu wypadły komunikanty przed konsekracją, to jest zwykły chleb. Możesz go podnieść, możesz pokazać księdzu, że upadł, podnieś, jemu upadł. Nie dzieje się nic. Jeżeli jest po konsekracji, to nie jest chleb, to jest Chrystus. W każdej cząstce. Powiemy wtedy hostia już, że to jest ofiara. Powiemy komunikant. Ważne, żebyśmy rozpoznawali, czy jest jako wynik, że jak ksiądz nakładał, czy komunikanty z jakiejś pudełka, czy wypadły, czy przy rozdawaniu komunii. No, szczęśliwie dzisiaj rozdawałem komunię. Nikt z was nie zgłaszał, księże. Upadła, wyleciała hostia. Nic takiego nie miało miejsca, więc cóż było zgłaszać. To jest istotne. Przychodzi człowiek, niesie w rękach, jak my wczoraj tego ptaszka, to z czcią, księże, upadła hostia. No to mam pytanie teraz. Przynosiłeś, bo byłeś pewny, że konsekrowana hostia, czy przynosiłeś, bo byłeś przekonany, że wcześniej upadła jako komunikant. A jak miałeś przekonanie, to skąd to przekonanie? Jeżeli była wątpliwość, nie miałeś tytułu w ręce brać. Jeżeli nie miałeś pewności, nie miałeś tytułu w ręce brać. Katolicka wiara nie pozwoli. Widzi komunikant, nie wie, czy jest konsekrowany, czy nie. Traktuje, może skonsekrowany. Gdzie jest ksiądz? I jak księdzu wskazać? Jako materiał szkoleniowy, już to wiele razy mówiłem, zwłaszcza jak są tacy, co tam w tym internecie siedzą, grzebią innym, my wyjdziemy na pielgrzymkę, to oni może i z wyrzutów sumienia, że z nami nie ma, będą nie wiadomo dla kogo słać materiały, że tam czytać inni. Podobnie tu od razu też konkretną osobę mam na myśli. No to zobacz film sprzed kilku lat. W Ludźmierzu jest Duda, jeszcze nie był Dudą prezydentem, albo był, już był. Tak, był. Obok siedzi Sasin, chyba z lewej strony Sasin, minister. Chyba Sasin.
Mycz odprawia nową mszę. Ten minister, mówię, Sasin, proszę sprawdzić, że Sasin. Taki bufoniasty. Jak polityk, jak prawnik taki. Opasł się już na... Na mszy jest, dlaczego tak mówię, bo siedzi, nycz rozdaje komunię, a ten siedzi w pierwszym rzędzie, czy drugim z nogą założoną, prawą na lewą bodajże. Tak, według, jak Amerykanin. Jak w teatrze. Nycz jest na górze, tam polowy ołtarz jest, a ten pokazuje, Dudę trąca, bodaj prawym tam, Dudę trąca, że na podłodze, na ziemi, na polu, no komunikant jest. Ale komunikant jako hostia, konsekrowana, bo przed chwilą była komunia święta, w tej chwili tam jest na górze to czyszczenie po nowej mszy, sprzątanie, puryfikacja się to nazywa. Czyszczenie po łacinie. No więc Duda, jak taki dobry uczeń, słucha się swego ministra, wstaje, przykręka, bierze w jedną rączkę, jak my wczoraj, ptaszka, konsekrowany komunikant, czyli Pan Jezusa, i po schódkach biegnie do góry, gdzie kardynał Nycz jest. Nyczowi ktoś tam pokazał, co Duda robi, więc Nycz się zwraca, idzie z kielichem, w którym ma konsekrowane hostie. Mówię, w rzeczywistości, jak się wierzy w nowej mszy, teraz nie wchodzę, czy nowa msza ważna, czy nie. W każdym razie zwraca się do Dudy. Duda pokazuje, że w ręku ma Pana Jezusa, wkłada do puszki, cyborium puszki. Nycz mówi elegancko, dziękuję. Podoba się Wam? Panie Walenty, podoba się Panu? Duda wiedział, że to konsekrowana hostia jest, że to Pan Jezus. Nycz wiedział też. Tak, mają obowiązek wierzyć. A pan wiedział? Nie widziałem wielodnika, panie. No to jakim tytułem w ręce pan brał? Żeby nie zostało, bo... Ktoś pan głupi jest. I bezbożny. Intencję dobrą ma. Zapytam, jakby samolotem leciał. I pilot zginął. Umarł, to będziesz pan się modlił, różańce cierpiał, czy pójdziesz pan do pilotki i za stery siądziesz, żeby samolot nie spadł? To drugie. To drugie. Linie lotnicze mają procedury zabierania wariatów, że nie muszą sprawdzać, kto wariat jest. Ważne jest, żeby nikt pana nie dopuścił. Choćby pan to drugie chciał. Pan wariat jest. Albo sprawia to panu przyjemność, bo się wtedy panem zajmuje. Nikt odpowiedzialny tak nie robi. Nauczyciel w klasie umarł, to dzieci idą do dyrektora powiedzieć przy tablicy. Zemdlał, umarł. A nie staje błazen na środku tablicy i udaje nauczyciela, bo nie te kompetencje ma. Uważ serce Matki na świecie, która pouczona wewnętrznym światłem wie, jak być wobec swojego Syna, Pana Jezusa, jako człowieka, że trzeba w ręce wziąć, że nie można upuścić, że trzeba do piersi przytulić i mleka z piersi dać, że trzeba przewinąć. Nie było jeszcze tych obrzydliwych pieluch pampersów, który się wyrzuca, tylko że trzeba tego małego brzdąca, czyli małego człowieka w tym przypadku, Syna Bożego, dziecię Jezus, oprać. Tak, księżyc. A jednocześnie w tym samym swoim stosunku wobec ciała Jezusa Chrystusa, Matka Najświętsza zawsze zachowuje stosunek, to jest Bóg. To jest Jezus Chrystus, mój Pan.
To jest mój Stwórca. To jest mój Zbawiciel. Pouczona jest od wewnątrz. My dzięki wierze też mamy możliwość być pouczeni od wewnątrz. Jeżeli będziemy się modlić, jeżeli będziemy pokorni, jeżeli damy się pouczyć Słowu Bożemu, jeżeli damy się pouczyć naukom katolickim, kapłańskim, jeżeli nie będziemy pyskować, będziemy pokorni, będziemy pouczeni, od wewnątrz będziesz miał światło i moc, jak wolno czynić, jak nie wolno czynić. Jak ktoś mówi, że jakby leciał samolotem i pilot by zginął, on by wziął, poszedł pilotować, to wariat jest. Po prostu wariat jest. Powinien się leczyć na głowę i z kartką chodzić. Uważajcie, jestem wariatem. Nieodpowiedzialny. Pytanie, czy ważny ślub, jak ktoś ma. Czy wariat był przed ślubem, czy dopiero po?